pasja to jest podstawa, bo jeżeli coś się robi tylko po to, żeby pieniądze zarobić, to jest troszeczkę za mało. Pomysł na wrotkarnię narodził się z niespełnionej pasji, mojej pasji do łyżwiarstwa figurowego, ponieważ jako mała dziewczynka trenowałam. Ja nie wyobrażam sobie życia bez pracy. Zawsze mówię, że chyba będę to robić do końca życia. Jestem strasznie szczęśliwa i mogę powiedzieć, że ta szkoła jest moim dzieckiem. Myślę, że mimo wszystko każda kobieta ma w sobie odwagę i siłę, żeby tworzyć ten swój własny świat, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, nie być zależnym od nikogo i po prostu pewnego dnia wstać, stwierdzić, zakładam firmę. I to zrobić. Myślę, że najfajniejsze w prowadzeniu własnej działalności jest takie poczucie totalnej niezależności. Myślę, że naszą supermocą, wrotkową supermocą jest przyjaźń. To, że jesteśmy we dwie, gdzieś w trudnych momentach staramy się wspierać. Moim wzorem naśladowania jest mama, która jest kobietą bardzo silną i zawsze ją podziwiam. Innym kobietom bym chciała życzyć przede wszystkim, żeby się nie bały, żeby były odważne, jeżeli chcą biznes jakiś założyć, żeby to była na pewno ich pasja, a trzecie, żeby potrafiły, mówię to głównie do młodych kobiet, które mają rodziny i to jest najtrudniejsze, żeby potrafiły zachować balans między pracą a życiem rodzinnym i wtedy efekty są wspaniałe. Żeby chciały realizować swoje pasje i marzenia, nie czekały biernie, aż same one się zrealizują. Uśmiechajcie się i odważnie dążcie do swoich celów. Niech strach nie będzie większy od waszych marzeń.